Kolejny druk, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 11 z powierzchnią przynależnymi stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Krowoderskiej nr 74 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16 sierpnia 2103 roku udziału wynoszącego 15 tysięcy części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1289, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały według druku 1289 dotyczy sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ulicy Krowoderskiej nr 74. Lokal mieszkalny oznaczony numerem 2A, powierzchnia użytkowa tego lokalu 16 m 96 cm. Cena nieruchomości tego lokalowej została szacowana na kwotę 91 311 zł. To jest po 5383 zł 90 groszy za metr kwadratowy. Również ten lokal wymaga generalnego remontu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 20 czerwiec 2013 roku godzina 15.